Aniareczko! Witamy w nowym odcinku! Dzisiaj będziemy montować altanę. Zapraszamy do oglądania! Dobra, właśnie dojechaliśmy na miejsce po 2 godzinach. Arek się bierze za rozładowanie sprzętu. Ja sprzęt do nagrywania. Ostatnio już tutaj byliśmy. Przykręciliśmy słupy, wymierzyliśmy sobie pergolę. Pozdrów widzów. Pozdrawiam widzów. Co, lecimy z tematem, co? Słucham? Lecimy z tematem. Tak jest. Nie śpimy. Dobrze zrobiłem, nie? Panie Karolu. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Pierwsza pergola wstawiona. Zostało nam jeszcze 4 sztuki. Wszystko sobie na warsztacie przyszykowaliśmy elementy i teraz tutaj nam musimy poskładać całość. Co nie? Oczywiście głównym pomiarem, kto robił? Pan Areczek. Pan Areczek. No. Co, lecimy dalej po następne pergole? Tak, idziemy. Nie, więc to przekręcimy, bo za chwilę nam walnie. Muszę wkręty wziąć. Dobrze, dobrze. I po się przewróci nam. Jakby się na wodę spadła, może by się zresetowała. Może jak go walnę w głowę, to wróci do ustawień fabrycznych. Nie pan powie moich tekstów. Dobrze, mamy Karola, przynajmniej ktoś jest od trzymania. Nie skomentuję. Albo skomentuję, nie wytrzymam. Nie wytrzymam, nie będę sobie jak coś powiem. Jedna złota zasada. Pamiętaj, kto ci płaci. Jesteście przed majówką i ten pan chyba nie ma ci jedna. I co ty na to? Albo to będzie ostatnia jego robota. O, chciałem powiedzieć. Wrócimy sobie po jednym wkręcie na razie. Jeśli wam się podobają takie filmiki z wypadów, dawajcie znać w komentarzach. Będziemy nagrywać więcej. Nie tylko na warsztacie robimy. A tak ogólnie, powiedz Karolu, gdzie my jesteśmy? Po kawałek jesteśmy drogi. W Olbrachtu, za Żarami. 2 godziny drogi, jakby Ciapek prowadził, to by było 2,5, albo w ogóle byśmy nie dojechali. Karol, dzisiaj jak my jechali, to i tak prawie my czołówkę zaliczyli. Swoją starą. Ale cię... Wyskoczyła nam za krzaków. Przy czym mam tutaj ładnie? Nie. Tam są no wierci jak śledzi na kierunku. Nawet nie umie trzymać. To jest pomocnik... To jest kiepski podawacz. To jest pomocnik pomocnika. Nie mogę iść tam. Poszedł po największych chękach. Miara wracamy, jeszcze nie wracamy. Czekaj. Ręce mnie bolą. Dobrze było, od pieniędzy go nie bolą trzymania. Ach, ten Karol, powiem, masakra. Po największych chękach. Thank you.
Ja myślałem, że nie wejdzie, bo się modliłem o to. Ty się modliłeś, ja chyba z dzień zjebany, prawie przyjedzie do domu, no wszystko wymierzył dobrze. No nie, no wkurwił mnie. Taka jest rzeczywistość na tej firmie. Wy macie też takiego szefa, że jak to pracownik dobrze zrobi, to szef jest wkurwiony? Okej, otworzymy buchta. Od schodów za 5 złotych sztukę. Tak jest. Ale ta ma być na bogato. Czekaj, do góry, do góry. Jeszcze? No, czekaj, bo to trochę nie idzie. Hop. No. O, ja. Siła razy grało, tu równa się 20 lat. Czekaj, idę z drugiej strony. Kręcimy ostatnią pergolę. Niestety na nie moją, nie korzyść, wszystko pasowało. Będzie premia. W nadgodzinach. Proszę spojrzeć. Robota akurat arka i pomiary arka. O dziwo, wszystko pasuje. No, wszystko pasuje. Teraz się bierzemy za górne belki. Będziemy wycinać tutaj, żeby wpuścić belkę w belkę. O, tutaj one leżą. I przechodzimy do następnego etapu. Drogi szefunciu, mógłbyś przynieść piłkę ręczną? Ja nie jestem ciągle od podawania, tylko od myślenia nad biznesem. Myślenia nad biznesem. Ale tak to się nie nagrało, bo mam to widać. Ja właśnie się zastanawiam, już moim czy jak sobie tak włączę akumulator i włączę, czy ten będę odpalił. No bo tak ze serio powiedzieć. To jest jak z koniem z nowym autem. Nigdy nie wiadomo. Widzicie tego ptaka, co tam leci? Wyczuł padlinę. Naszego busa. Zostaw mojego reniferka w spokoju. No, jak tam idzie, Alek?
Wiesz co bym zrobił? Pościąłbym ci na te nogi. Widzicie kto tu robi najbardziej? To jaki koń najbardziej ciągnie? Ma najbardziej przerąbane. Zaszło nam 4-5 godzin, aby to wszystko zmontować. Tutaj porobiliśmy wcięcia, pergole poprzykręcane. Wszystko na warsztacie sobie poszykowaliśmy oprócz wcięć. Ale ta nawet jest strasznie wielka. Szkoda, że potem zdjęcie pokażesz dachu, jak będzie wyglądał, bo ja mam zdjęcie zrobione. Tak. Po sobie wzięliśmy wzór, krokwie przywieźliśmy. O, z daleka pokażę. To jest 6x4. Nie, 6,5x4. No. Na 6,5. No, 6,5x4. No. Kolos. No duża jest, bardzo duża. Jakoś daliśmy radę. Co dwie głowy, to nie jedna. Dobra. Mamy jeszcze pomocnika dzisiaj, Freda, na budowie. Podobny do ciebie. Ja lubię pieski. Tak jest. Nie, kończymy dzisiejszy odcinek. Widzimy się w następnym, jak będziemy robić dach. Czy popłyniemy, czy damy radę? Oglądajcie. Pozdrów widzów. Pozdrawiamy wszystkich. Ciapków. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego.